sami ludzie mi mówią, że mam filozoficzny materiał trochę i to wynika z tego, wydaje mi się, że to wynika z tego, że studiowałem filozofię. Jest jeden ogromny minus studiowania filozofii, bo zauważyłem, że teraz robię się głęboki i pretensjonalny w losowych momentach. To nie jest dobra rzecz. Ja ostatnio autobusem i kanar do mnie podchodzi i mówi do mnie: bilet do kontroli. Ja do niego: czy rzeczywiście potrzebujesz ten bilet? Czym jest potrzeba? Czy to nie jest jakaś pustka, która w tobie drzemie? Ty próbujesz ją zapełnić tym biletem? Ten kanar tak patrzy na mnie i mówi: słuchaj, ziomuś, ja wiem, że jestem tylko błyskiem w oku wieczności. Ziomek z wydziału. I przez to, że studiowałem filozofię, stałem się niewierzącą osobą. Jeśli są wierzące osoby na sali, nigdy nie czujcie się niekomfortowo w obecności ateistów. Nigdy nie bójcie się ateistów, ponieważ historycznie ateistów zawsze było mniej. Zawsze było nas mniej więcej 10% i nigdy nie będzie nas więcej, bo jesteśmy niezorganizowani. Serio, nie mamy czegoś takiego, że spotykamy się raz w tygodniu w jakimś budynku ładnie ubrani, żeby śpiewać piosenki o tym, jak to mamy wyjebane. Nie krzywimy naszych przekonań. Nie krzywimy naszych przekonań. Nie mamy czegoś takiego, że wbiegamy do galerii handlowej obwieszeni dynamitem i: nie ma nic po śmierci! I jak eksplozja. Wychowałem się w wierzącej rodzinie. Matka mi zawsze mówiła, nie, że Bóg jest wszędzie, tylko że Bozia jest wszędzie, że jak deszcz pada, to znaczy, że Bozia płacze. Ja wam powiem tu i teraz. Jakbyśmy dalej używali terminu Bozia, to ja dalej byłbym wierzący. Zajebista jazda. To nie jest super jazda, widzisz ulicą i widzisz grupę nacjonalistów, która krzyczy: Bozia, honor i ojczyzna. Moi rodzice są przekonani, że pójdę do piekła. Robię mi wyrzuty sumienia z tego powodu. Na każdym kroku, za każdym razem jak przyjeżdżam, tam wyremontowali łazienkę ostatnio, nie? Ja tam przychodzę: rodzice, macie teraz bardzo ładne kafelki. I moja matka: no, w piekle takich nie ma. Albo mamy rozmowy z gatunku: dlaczego nie jesz? A ja: bo gorące. No, przyzwyczaję się. Ja mam czasami te obawy, że może się okazać, że nie mam racji. Wydaje mi się, że to jest największa obawa ateistów, ponieważ jak się okaże, że nie mamy racji, to mamy idziemy do piekła wtedy. Czasami mam obawy, że piekło okaże się być prawdziwe. Mam obawy, że pójdę do piekła i moja matka razem ze mną. Ja kocham moją matkę, ale powiem wam szczerze, tu i teraz, jakby... Ja się nie boję piekła, w którym gotujesz się w kotle ze smołą, tam cigają cię trójzębami. Moim największym wyobrażeniem piekła jest pokój, w którym jestem zamknięty z moją matką. Na całą wieczność. I ona stoi nade mną i ja nie mówiłam. Moja matka uwielbia mieć rację. Jezu, uwielbiam mieć rację, to jest niedorzeczne po prostu. Za każdym razem, jak moja matka ma rację, to potem co roku robimy rekonstrukcję tego wydarzenia. I ja to mam po mojej matce, ja też uwielbiam mieć rację, dlatego ciężko się ze mną dyskutuje. Ostatnio znajomy mi powiedział, że: słuchaj, Czarek, nie lubię z tobą prowadzić dyskusji, bo używasz bardzo niemerytorycznych argumentów. No co ja powiedziałem mu: ta, a ty jesteś głupi i śmierci ci z dupy. Moim zdaniem wygrałem to. Wszyscy chcemy mieć rację po naszej stronie. Wszyscy chcemy, żeby prawda była po naszej stronie. Kiedyś były czasy, że łatwiej było wyciągnąć od kogoś prawdę. Chciałeś wyciągnąć od kogoś prawdę, wystarczyło powiedzieć: przysięgnij na grób twojej matki. I ty musiałeś wtedy powiedzieć prawdę, bo jak skłamiesz, to twoja matka umrze. Ale... dało się z tego wymigać. Wystarczyło skrzyżować te dwa palce i schować je za plecami. I ratowałeś życie twojej matki. Ta moc, która drzemie w tych dwóch palcach, z tym jest zalegalizować każde kłamstwo.
Przysięgam ci miłość, wierność. Na grób mojej matki. Nie zawsze jesteśmy szczerzy z sobą. Ja się złapałem na jednym kłamstwie ostatnio. Zauważyłem, że jak przychodzili do mnie goście i chciałem, żeby sobie poszli, to mówiłem im, jestem już zmęczony. Nigdy nie byłem wtedy zmęczony. Więc zmieniłem to i ostatnio robię tak, że jak chcę, żeby ludzie wyszli do mnie z mieszkania, mówię im, chcę zostać teraz sam. Bardzo dziwne, wiem. Ale prawie zawsze działa, prawie zawsze działa. Ostatnio poszedłem do banku, powiedziałem, chcę zostać teraz sam. Nikt nie wyszedł. Ja bym wytłumaczył, o co chodzi. Ja lubię taką bardzo prostą, krótką formę komunikacji, taka wprost. Takie komunikaty jak przez telefon. Na zasadzie to są idealne formy rozmowy. Ja zacząłem stosować te komunikaty w prawdziwym życiu. Ostatnio stoję, gadam z gościem, nie? Patrzę się na niego i chcę zakończyć tę rozmowę i mówię do niego, nie mogę teraz rozmawiać. I się dalej patrzę na niego. I on się patrzy na mnie i czekaj, przecież cię widzę. Coś przerywa, nie słyszę cię. Komunikacja międzyludzka jest bardzo istotna na randkach. Ja wiem, że to jest truizm i banał, ale zauważyłem jedną dziwną rzecz, że jak idziesz na randkę, jesteś mężczyzną, to na tobie spoczywa ta trudna decyzja, w którym momencie należy pocałować tę piarę. I no, tak się mówi, nie? To nawet w konstytucji jest napisane, małżeństwo jest między typem a typiarą. Musisz podjąć tę trudną decyzję, w którym momencie należy pocałować kobietę i jak źle odczytasz sygnały, to w efekcie zbliżasz swoją twarz do w chuj przerażonej twarzy. Ja tak ostatnio miałem. Wiele razy tak miałem. Że zbliżam swoją twarz i słyszę, co ty kurwa robisz? Mówię, no przecież patrzyliśmy sobie w oczy. Bo to jest badanie okulistyczne, Czarek, kurwa! Bez sensu, zupełnie bez sensu. Więc pocałunek jest bardzo ważną częścią kultury, z której się wywodzę, ponieważ u mnie w moim domu, w konserwatywnym domu było tak, że jak chleb upadł, to należało go podnieść i pocałować. Jestem już niewierzącą osobą, ale to zostało ze mną i robię to do tej pory. Za każdym razem, jak upadnie chleb, to podnoszę, całuję i odkładam na półkę sklepową. Za każdym razem. Spokojnie, w tych rękawiczkach dopiero trzeba, żeby się... To jest chleb, to trzeba z szacunkiem podejść. Musi być bardzo delikatny pocałunek. Podnosisz i... Skrzat pierdział. To jak zwykły chleb upadnie, jak coś bardziej drogocennego, jakiś kruasan, to przelizać się trzeba w tym. Takie są reguły gry, ja tego nie wymyślałem. Wspomniałem, że byłem okulisty, ja już nie lubię badania okulistycznego, ponieważ nie wiem, czy kojarzycie to badanie, to jest tak beznadziejne badanie. To jest bardzo tego nie lubię, że lekarz wpuszcza ci krople, nie? I wychodzi i ty musisz czekać 15 minut, aż źrenice ci się rozszerzą i potem okulista wraca, zakłada gumową rękawiczkę i wsadza ci palce w dupę. No moje badanie tak wyglądało. Bez sensu, nie? Przecież te krople się zmarnowały. Mógł mi od razu tego palca w dupę wsadzić, to i tak by mi się źrenice rozszerzyły przecież. Część z was może być zawiedziona, mieć takiego Czarek Wilkiewicz, taki inteligentny komik i takie prostackie rzeczy gada. Ja zrozumiałem jedną rzecz, że można być inteligentną osobą i prostakiem zarazem. Dowiedziałem się tego na filozofii, jak zdawałem egzamin z ontologii. I musiałem wytłumaczyć, czym jest chaos deterministyczny. I tam siedzę na tym egzaminie i mówię, że no, metaforą chaosu deterministycznego jest tak zwany efekt motyla. Że trzepotanie skrzydeł motyla na skutek serii związków przyczynowo-skutkowych może wywołać tsunami w Japonii, panie profesorze. I typ na to, no i dobrze, kurwa! Co mnie Japońcy obchodzą? Więc
jak nie chcesz denerwować twojego rasistowskiego profesora z ontologii, musisz użyć innej metafory chaosu deterministycznego. Moją drugą ulubioną metaforą jest efekt pięciozłotówki. Polega na tym, że jak wsadzisz sobie pięciozłotówkę w dupę, to gdzieś na drugim końcu globu puszka Coca-Coli wypadnie. Też komuś z dupy. Pierwszy raz dowiedziałem się o efekcie motyla, jak byłem dzieckiem, jak miałem 5 lat, matka mi o tym powiedziała. I akcja jest taka, że ja nie zrozumiałem, co to znaczy, ponieważ byłem dzieckiem, jak jesteś dzieckiem, jesteś głupi, ponieważ coś w tym jest trochę, nie? Że dzieciom trzeba mówić rzeczy trochę nie wprost. Możesz zawsze powiedzieć dziecku prawdy. Musisz powiedzieć dziecku, że tam święty Mikołaj przyniósł ten prezent. Nie możesz powiedzieć prawdy, nie możesz powiedzieć, że musiałem to kupić, żeby spełnić swój obowiązek konsumencki, bo jak przestaniemy kupować rzeczy, to pierdolnie gospodarka wesołych świąt. Musisz tam dziecku powiedzieć, że babcia jest teraz w lepszym miejscu. Nie możesz powiedzieć prawdy, babcia jest teraz w gorszym miejscu. Jest 2 metry pod ziemią i japa jej się rozkłada słodkich snów. Musimy tworzyć pewne mity o wróżce zębuszce. Wiesz, jak byłem tak zeschizowany, jak się dowiedziałem o wróżce zębuszce. Jak znalazłem hajs pod poduszką i matka wytłumaczyła mi, co to znaczy, to ja miałem takie... Chcesz mi powiedzieć, że wpuściłaś w środku nocy do pokoju twojego dziecka obcą typiarę, która zbiera zęby małych dzieci i nie zobaczyłaś czerwonej flagi, to... Wszyscy sobie zadawaliśmy pytanie, po co jej są te zęby? Wiecie, ja miałem największą schizę? Ja miałem schizę, że ona sprzedaje tego zęba gdzieś drożej. Że ona jest jebanym pośrednikiem. Gdzieś jest jakaś zębia giełda. Chcę znać kurs mleczaków. Pamiętacie, jak się kiedyś wyrywało zęby mleczaki? Trzeba było mieć długą nitkę. Jedną końcówkę przywiązywało się do mleczaka i drugą końcówkę do klamki od drzwi. I musiałeś czekać, aż ktoś wejdzie z impetem. To było bez sensu zupełnie, ale ja zrobiłem to tylko raz w życiu, bo założyłem je na tego zęba, co trzeba. Ale nie ma co teraz wstrząsać, kiedy to, dawno to było, kiedy to było. 6 lat temu to było. Łatwo zrobić sobie krzywdę, jak jesteś dzieckiem. Ilość sytuacji, w których prawie umarłem jako dzieciak, gdzie natura chciała się po mnie zgłosić, żebym wrócił do ziemi, jakby... Jakieś byłem bardzo elastyczny, potrafiłem założyć nogę za głowę. I założyłem jedną nogę za głowę i drugą nogę za głowę i musiałem czekać 6 godzin, aż rodzice wrócą z pracy, żeby mnie uwolnić. Ja miałem 2 nogi za głowę. Wyglądałem jak precel. W sensie, z ewolucyjnego punktu widzenia, gdyby w tamtym momencie zlecieli kosmici i zobaczyli mnie, i to byłby ich pierwszy kontakt z ludzkością, to oni popatrzyliby na mnie. Na tej planecie nie ma inteligentnego życia. Ale mają wielkie plecy. Łatwo zrobić sobie krzywdę, jak jesteś dzieckiem. Ja kiedyś miałem plastikowy pistolet, zabawkę, plastikowy pistolet, który strzelał cukierkami. Trzeba było włożyć sobie lufę w usta i strzelić sobie w ryja, żeby poczuć smak. Ja nie chcę mówić, że to wywoływało złe nawyki, ale ostatnio jak poszedłem na strzelnicę, to na widok pistoletu zacząłem się ślinić. I tęsknię za moimi zabawkami z dzieciństwa. One były ujściem naszej kreatywności. I dlatego bez sensu, że na pewnym etapie powiedzieli nam, nie wypada się bawić zabawkami. Ja bym był z tym zupełnie okej, żebym używał moich zabawek z dzieciństwa do interakcji międzyludzkiej w dorosłym życiu, nie? Że tam przy barze siedzi jakaś typiara, która mi się podoba, tam spija drinka. Ja siadam koło niej, kładę na razie dinozaura i... I ona się patrzy na mnie jak na debila. Wyciąga z torebki statek kosmiczny i piu, 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 piu. Chcemy się bawić do mnie, do ciebie, jak jest.
I dzisiaj mamy zabawki dla dorosłych, wszelkie... To nie są sprzęty AGD, to są zabawki dla dorosłych, naprawdę. Kupiliście robota sprzątającego, to jest zabawka. Ja nie jestem fanem tego, jak staramy się uczłowieczać maszyny. Nie wiem, kto na to wpadł, ale mój robot sprzątający, jak się zatnie, krzyczy pomocy kobiecym głosem. Czy rozumiecie, jak bardzo to jest creepy? Jak wrócę na chatę z nowo poznaną typiarą i po otwarciu drzwi pierwsze, co ona usłyszy, to pomocy dobiegające spod łóżka. Nie będę w stanie się z tego wytłumaczyć. Tęsknię za moimi zabawkami z dzieciństwa. Tęsknię za moim dzieciństwem, mimo że miałem trudne dzieciństwo, ponieważ ja pochodzę z dobrego domu, ale ze złego sąsiedztwa. Nie wiem, czy to było bardzo złe sąsiedztwo, miało bardzo zły wpływ na mnie, ponieważ zacząłem palić papierosy w wieku 7 lat. To jest bardzo zły wiek, żeby zacząć palić papierosy. To nie jest dobra rzecz, jak w trakcie zabawy wchowanego musisz zrobić przerwę na szluga. Ja pamiętam, że jak miałem 7 lat, to wypalenie papierosa zajmowało dużo więcej czasu, bo płucka były mniejsze, płucka były dużo mniejsze. Papierosy były większe, porączki były mniejsze. Tak trzymaliśmy papierosy. Jak ciężko jest kupić papierosy, jak masz 7 lat. Musisz prosić kogoś. Degeneratów zregulują, bo nikt normalny ci nie kupi szlugi. Parę razy próbowałem sam, wtedy musisz podejść jako 7-latek i próbować mówić tym chujowym, niskim głosem. Mam dowód, zostawiłem w samochodzie. Wracam z pracy. Pracuję w fabryce dla dorosłych. Czasami ojciec wysyłał cię po szlugi, nie? Żeby kupić papierosy dla niego z karteczką. Nie? I wtedy możesz sobie kupić dodatkową paczkę dla siebie, ale wtedy musisz palić to, co twój ojciec, a mój ojciec palił metamfetaminę, więc bez... Ja chyba nie poczęstował dziecka papierosem, ale dałbym ognia, ponieważ... To nie jest tak, że ja bez powodu paliłem jako 7-latek, ja miałem jakieś swoje problemy, dzieci też mają swoje problemy, dzieci do 6-7 roku życia. Jakby dla nas to są błahe problemy, nie? Zabawka się zepsuła, ale... Dzieciaki przechodzą załamanie psychiczne jakościowo tak samo jak złe, jak u dorosłej osoby. Niektóre dorosłe osoby, jak przechodzą załamanie psychiczne, popełniają samobójstwo i wydaje mi się, że dzieci do 7 roku życia nie popełniają samobójstwa, bo nie wiedzą, że mogą. Moim zdaniem powinny znać wszystkie opcje. Ja wiem, że straciłem tym tekstem połowę publiczności. Ja wiem, że ktoś podejdzie do mnie po występie, jest niesmaczony. Nie masz czarek dzieci, prawda? Już nie. To jest ciekawe w komedii, nie? Zabrnęliśmy w jeden mroczny moment, udało się to rozładować komedią. Ja zrozumiałem jedną rzecz, jakby w kwestii... Czym jest komedia? Jakby każdy żart, nieważne czy bardziej, czy mniej hardkorowy, jakby ma swoją podstawę w jakiejś złej emocji, w czymś mrocznym, w czymś złym, w czymś strasznym. I prawda jest taka, że żeby napisać żart, musisz rozkminiać te wszystkie złe, straszne, trudne rzeczy. I to wpływa na naszą psychikę. Jakby... Ja nie mam frajdy z tego, że siedzę na chacie i rozkminiam, co by było, jakby się dziś już na pępowinie powiesił. Ale robię to dla robię to dla was, tak naprawdę. I cieszymy się, kiedy dzieją się złe rzeczy. Owszem, to jest socjopatyczne, ale to jest środek do tego, że powstała komedia. Jakby dzieje się jakaś anegdota. Ja wam powiem jedną anegdotę z mojego życia. To jest prawdopodobnie najbardziej obleśna rzecz, jaką w życiu widziałem. Ale... Czyżby? Będziemy się przebijać na obleśne anegdoty. Opowiem na razie swoją. Wsiadłem do autobusu i w autobusie strasznie śmierdziało i rozglądam się, co się dzieje i na końcu autobusu siedzi typ i na siedzeniu obok leży kupa.
I moim zdaniem to nie jest tak, że typ się dosiadł. Nie jest tak, że ty podszedł i przepraszam, czy zajęty koło pana? Nie, był samotny, zrobił sobie przyjaciela. Bo smutna sprawa, była grupa dresiarzy, która chciała pobić tego typa. Nie byli w stanie się do niego zbliżyć. Pierwszy raz widziałem niewidzialne pole siłowe. Z jednym z tych dresiarzy zdecydował się zaatakować z odległości i opluł tego typa. I ja miałem takie, tak by to miało go obrzydzić. I ten typ siedzi taki oburzony i ślina, ble! Wycierają gówno. Moim zdaniem to było warto powiedzenia. I cieszę się, że to zobaczyłem. Wiecie dlaczego? Ja jestem gapiem. Ja wiem, że ludzie gardzą gapiami. Ludzie nie patrzą dobrze na gapiów. Jakby gapie są pogardzane społecznie, ale ja się tego nawet za bardzo nie wstydzę. Jakby jak coś złego się dzieje, jest jakiś wypadek, policja, ambulans, to ja się nie opierdalam. Ja podchodzę i pytam, co się stało? Czemu tu tyle krwi? I policja tu odpowiada, nie twoja sprawa. I to jest okej. Ale jak mnie się policja pyta, co się stało? Czemu tu tyle krwi? I ja odpowiadam, nie twoja sprawa, to nagle utrudniam dochodzenie, kurwa. W jakim świecie żyję? Jak chcesz być dobrym gapiem, to musisz przybyć na miejsce zdarzenia wcześnie, ale niezbyt wcześnie. Przybyłem zbyt wcześnie, to będzie niezręcznie. A ty będzie, panie ratuj, ja się wykrwawiam! I ty masz takie, ja przyszedłem tylko popatrzeć. A jak przybędziesz zbyt późno, spokojnie, ponieważ zobaczysz to potem prawdopodobnie na YouTubie. Żyjemy w czasach, w których jak patrzysz na YouTubie, jak komuś coś złego się dzieje, to jesteś cyfrowym gapiem. I moim zdaniem to jest nawet lepsza forma bycia gapiem, ponieważ za chwilę w proponowanych filmikach będzie następny wypadek. I w prawdziwym życiu tak nie ma. W prawdziwym życiu nie ma tak, że podchodzi do ciebie policjant, hej, już się podobał ci się ten karambol. Tam dalej dziecko tkwiło w studzience, zapraszam. Słuchajcie, beka beką, ale przejdźmy do poważniejszych spraw. Moim zdaniem, to jest bardzo smutne, że na Ukrainie miasta są bombardowane, a Mielno jest nietknięte. Nie ma czego prawdziwie wiedzieć, prawda? Oczywiście wszystkie rzeczy, które mówimy na scenie, są jakby naszą prywatną opinią. Tak jak ta, którą przed chwilą powiedziałem, ale... Ja wam powiem, co jest moją prywatną opinią. Ja uważam, że jak wojna przyjdzie do Polski, ja zamierzam postąpić patriotycznie. I podobnie jak Mickiewicz Słowacki, wyjadę do Francji i będę robił patriotyczne stand-upy. To jest mój plan. To jest mój plan. I mam nadzieję, że nie przyjdzie, bo nie jesteśmy gotowi na to totalnie. 6 lat temu widziałem konferencję prasową Antoniego Macierewicza, jak był ówczesnym ministrem obrony narodowej. Wyglądała mniej więcej w ten sposób, że wychodzi Antoni Macierewicz i mówi: drodzy państwo, siłą polskiej armii jest wiara oraz krzyż Jana Pawła II. Słuchajcie, nie jestem specem od broni. Ale wszystko wskazuje na to, że przygotowujemy się do epickiej bitwy z wampirami. I jesteśmy już gotowi. Mamy kupiony już napalm czosnkowy. Czy to nie byłoby zajebiste, że zbliża się do ciebie wróg, ty wyciągasz krzyż i koleś i się rozpuszcza.
Słuchajcie, nie ma się czego obawiać. Wymodlimy to zwycięstwo. Bozia wszystkich rozkurwi. Zobaczycie. Będzie elegancko. Będzie elegancko. Ja wiem, że to zdrażliwy temat. Ja wiem, że nie wiadomo, czy można o takich rzeczach gadać, czy nie. Jakby nie wiadomo, jak się zachować w ogóle w dzisiejszych czasach. Ja miałem taką jazdę, że tuż po wybuchu wojny, jakoś w marcu jechałem pociągiem, miałem rezerwację. I podchodzę i ktoś siedzi na moim miejscu. Ja mówię, to jest moje miejsce. I ta kobieta wstaje i odchodzi. Jak odeszła już bardzo daleko, to kątem ucha słyszę, jak gada po ukraińsku. Ja miałem takie, o kurwa, nie. Wygnałem uchodźcę. Czułem się jak śmieć najgorszy. I to jest straszne, że dopiero w obliczu tak wielkich tragedii zdajemy sobie sprawę, jak małe są nasze problemy. Ja gadałem ostatnio z typem, który przeżył wojnę, opowiadał mi straszne rzeczy, tam mówi mi, uciekałem przed pociskami, przechodziłem przez kolejne fale ognia. Ja nie lubię rozmawiać z takimi ludźmi, bo ja wiem, że moja anegdota przy tym będzie gówna. Po prostu, co ja mam na to powiedzieć? No mnie też jest ciężko, remont się zaczął na chacie. To jest jakiś dramat, wiercą od rana, ja nie wiem, jak ja to przeżyję. Dlatego boję się wojny, bo jak przyjdzie wojna, rozpierdoli Warszawę, to wszyscy będą remontować. Myślałem, że ja byłbym dobrym uchodźcą. Myślałem, że poradziłbym sobie z przekraczaniem granic. Mam taką jedną super moc, która pozwalałaby mi bezproblemowo przekraczać granice. I tą super mocą jest to, że jestem biały. A jak, a nie jest tak? Jest bardzo nie w porządku, że mamy takie rasistowskie przywileje. To jest bardzo nie w porządku, że mamy takie rasistowskie przywileje. Ale póki są, trzeba korzystać. Była ta straszna sytuacja w tamtym roku, że rząd i Straż Graniczna nie chcieli wpuścić ludzi o ciemniejszym kolorze skóry, ludzi o ciemniejszej karnacji. I była kolejna konferencja w tej sprawie. Tym razem wyszedł Mariusz Kamiński. To się wydarzyło w telewizji na żywo. Wyszedł Mariusz Kamiński i powiedział: drodzy państwo, my nie jesteśmy rasistami. My nie chcemy wpuścić tych ludzi, bo oni są zoofilami. Po czym Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych, to się wydarzyło w telewizji na żywo, pokazał film, na którym typ dyma krowę. I pokazał ten film na swoim telefonie. Ja bym chciał zobaczyć, jak wyglądały przygotowania do tej konferencji. Ci pisowcy tam siedzą na zapleczu. Dobra, nada, słuchajcie, musimy jakoś upokorzyć tych uchodźców. Czy ktoś coś ma? Kamiński tam siedzi z tyłu i... ja coś mam w polubionych. Czy zoofilia to rzeczywiście taki problem społeczny? Ja nie wierzę w to, że ci ludzie są zoofilami, ale załóżmy, że są. Ja mam psa, czy coś mu grozi? Czy mój pies będzie wracał późnym wieczorem sam do domu z torebką przy sobie i nerwowo rozglądał się za siebie? Usłyszy kroki, sam przyspieszy kroku? Oczywiście, że nie, ale jakoś... oczywiście jakąś kwestię trzeba uregulować. Powinno być jakieś prawo... moim zdaniem powinno być takie prawo, które pozwala ci dymać zwierzęta, ale tylko dzikie drapieżniki. Wiecie, o co chodzi? Jak jesteś taki kozak, wyruchaj niedźwiedzia. Słuchajcie, bo moim zdaniem, jak jesteś w stanie przelecieć lwa w dziczy, to zasłużyłeś na to. Musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Jak wyruchasz lwa, czy zostajesz królem dżungli wtedy? Tyle pytań, mało odpowiedzi. Ja czuję pewną empatię względem zoofilów. Wysłuchajcie mnie do końca. To zmierza gdzieś. To nie jest tak, że na tym zakończę. To wchodzimy. Ponieważ ja nie wierzę w to, że to jest zdroworozsądkowa, że to jest zdrowa. Tam musi być jakieś skrzywienie niezależne od tego gościa, nie? Ponieważ ja nie wierzę w to, że koleś, zdrowy koleś obudził się któregoś dnia i... Tinder czy wycieczka na farmę? Jakby... nie wierzę w to.
Ponieważ kto ryzykowałby coś takiego? Jak cię przyłapią na tym, jesteś skończony towarzysko. Nie jesteś w stanie się z tego wytłumaczyć. Bo niektórzy przestępcy seksualni tam próbują się tłumaczyć ze swoich tam przestępstw. Ja nie wiedziałem, że ona nie ma 18 lat. Zoofil nie może tego zrobić. Zoofil nie może... To była koza! Mi się wydaje, że ja bym rozpoznał kozę. Totalnie bym rozpoznał kozę. Nawet jak miała miniówę i pełen make-up. Jeden rzut okiem i te piaro masz dziwne źrenice. Możemy jeść zwierzęta, to jest zdroworozsądkowe. Większość z nas wychowała się na jedzeniu mięsa, ale ja mam wyrzuty sumienia. Ponieważ ja wiem, że jak jem mięso, to wiem, że to zwierzątko było trzymane w ciasnych pomieszczeniach, w ciasnych klatkach. Więc ja zmieniłem swoją dietę i od pół roku jem wyłącznie to, co potrącę samochodem na drodze. Tak jest, mam już w zamrażalniku wiewiórkę dzika i rowerzystę. Bardzo polecam. Bardzo polecam. Z całym rowerem. I ludzi nie możemy jeść. Też znowu zdroworozsądkowe. Ale z globalnego punktu widzenia dzieci w Afryce głodują, my pełnowartościowe kalorie pakujemy do grobowców. Może dlatego ludzie płaczą na pogrzebach, bo jedzenie się marnuje. Uff, przebyliśmy przez ten fragment. To jest dziwna jazda. Nie zawsze mieszkałem w Polsce z moimi rodzicami. Od 1988 roku do 1993 mieszkałem w Niemczech. Wyjechaliśmy, jak był komunizm, i w 1993 roku wezwali nas do urzędu imigracyjnego w Niemczech i powiedzieli nam: słuchajcie, komunizm minął, więc wasz status jako uchodźców politycznych jest nieaktualny w tym momencie. I my nie rozumieliśmy, co on do nas mówi, bo nie gadaliśmy po niemiecku. Tam moja matka korale próbowała mu sprzedać. Drama to jakiś. Jeszcze nie pomagało to, że moja matka ubierała mnie i mojej siostry w kolorowe ortaliony, bo wyglądaliśmy jak pasterze z Kazachstanu. Jak wróciłem do Polski w latach 90., Polska była wtedy bardziej germanofobiczna niż teraz. I powiedziałem dzieciakom na podwórku, że chodziłem do niemieckiego przedszkola, to oni mieli takie: o nie. Jak ci się udało uciec? Nie było łatwo. Nie było łatwo. Strażnicy pilnowali huśtawek. Zrobiliśmy podkop pod piaskownicą. Też raz z piaskownicą wszedł gorzej. Ja zdaję sobie sprawę, że jest coś takiego, że jak występujemy, nie zawsze wszystkie żarty zadziałają. To jest roller coaster. Czasami będzie lepiej, czasami gorzej. Czasami są całe występy, na których jest cisza kompletna. Ale ja zrozumiałem jedną rzecz, jeśli chodzi o tę konkretną formę artystyczną. Że to nie jestem tylko ja na scenie. Ja mówię bezpośrednio do was. Tu nie ma czwartej ściany. Wy jesteście częścią tego spektaklu. A to oznacza nie, że komik jest chujowy. My jesteśmy chujowi. I wy w tej relacji komik-publiczność jesteście w lepszej sytuacji, bo wy wiecie, na jakiego komika przyszliście. Ja nie wiem, na jaką publiczność przyszedłem. Ja nie mogę wam opinii na kup bilecik wystawić. I wy jesteście super, ale czasami zdarzają się zjebane publiczności. Czasami zdarzają się publiczności, które odpowiadają na pytania retoryczne. Serio. Ja tam siedzę na scenie i: czy życie ma sens? Ma! I jeszcze źle na te pytania odpowiadają. Czasami zdarzają się kompletnie pijane publiczności. Czasami zdarzają się... Pojechałem raz na filmówkę, nie? Miałem występować z Piotrkiem Szumowskim. Widzę przerażenie w jego oczach. Mówię: co się dzieje? On mówi: Czarek, oni są kompletnie pijani. Nie damy sobie rady. Mówię: co ty gadasz? Ile razy występowaliśmy dla pijanych ludzi? Po czym przychodzi organizatorka i wita mnie słowami: gdyby wtargnęli na scenę, to będziemy interweniować. I my nie wiedzieliśmy, co zrobić, więc my się najebaliśmy, my wtargnęliśmy na publiczność. To było jedyne rozwiązanie. Ja jestem skromną osobą, nie lubię pogadać z ludźmi po występach, ale czasami zdarzają się dziwni ludzie
jedna na 10 osób na świecie jest dziwna. Może więcej. I wtedy podchodzi do mnie typ i mówi coś takiego: słuchaj Czarek, to był bardzo fajny występ. Opowiem ci kawał. Ja się w tym momencie czuję zagrożony, bo właśnie pokazałem miesiące mojej ciężkiej pracy i koleś stwierdził: spoko, spoko, ale posłuchaj tego. Co się potem okazuje, że moje obawy były zupełnie nieuzasadnione, ponieważ koleś opowiada mi bardzo zły i stary kawał i mówi do mnie: możesz to wziąć do swojego materiału. Czy tak się ma skończyć moja kariera? Że będę wychodził na sam koniec występu, posłuchajcie, najlepsze zostawiłem na koniec. Teraz będzie kawał o Polaku, Niemcu i Rusku. Czy koleś tak zawsze robi, że idzie na pokaz gimnastyki artystycznej, podchodzi do gimnastyczki i ty fikołka ci pokaże. Możesz wziąć to do swojego pokazu. Czasami są publiczności, które na przykład dziwnie reagują, na przykład nie śmieją się, ale biją brawo. I to jest bardzo zła rzecz, to jest bardzo zła rzecz. Bo nie ma nic bardziej upokarzającego, jak zamiast śmiechu słyszysz bicie braw, bo to brzmi jak litość od dziesiątek osób naraz. Oto kurwa. Nie ma żadnej sytuacji, w której brawa są stosowne. Szczególnie w samolocie. Jeśli po zakończonym locie zaczynasz bić brawo, to znaczy, że jesteś pod wrażeniem, że pilot wylądował. Czemu miałbyś wsiadać do takiego samolotu? Pilot nie potrzebuje twoich braw. Pilot nie będzie miał czegoś takiego, że tam leci i tak, nie było dziś braw. No to wpierdolę się wieżę kontrolę. To jest dziwna praca strasznie, ponieważ czasami zatrudniają nas do prac pisarskich, żebyśmy napisali tekst dla kogoś, na przykład dla jakiejś gwiazdy, na roast. I ludzie są bardzo zaskoczeni tą informacją. Większość osób patrzy się w telewizję i... kurwa, utalentowany ten podsiadło. Nie, my im piszemy teksty. Ja ostatnio pisałem tekst panu Mariuszowi Pudzianowskiemu na roast pana Mariusza Pudzianowskiego. Ja uważam, że napisałem mu dobry tekst. Nawet powiedziałem mu: panie Mariuszu, jak pan przeczyta ten tekst, to wyjdzie fajnie. Nie wyszło. On jest bardzo dziwnym gościem. On jest produktem lat 90. Kolesiem z ubiegłych dekad. On ma swoją własną firmę transportową, 15 tirów, wielu kierowców. Napisałem mu taki żart na pojazd, na Mieszka Minkiewicza. Zaproponowałem taki tekst. Mieszko Minkiewicz, bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Kierowcy w mojej firmie transportowej bardzo cenią sobie twoje usługi na drodze. Nie, jest okej. Okay. Pudzianowski usłyszał ten żart, patrzy się na mnie i pyta: o co chodzi w tym żarcie? Co ja mówię: panie Pudzianowski, w tym żarcie chodzi o to, że Mieszko Minkiewicz jest prostytutką. I Pudzianowski tak patrzy na mnie i mówi: no ale z tego wynika, że moi kierowcy to pytały. To jest cytat. Z tego wynika, że moi kierowcy... Ja się patrzę na niego i mówię: no ale... ale... ale nie ma w tym nic złego. Pudzianowski się tak patrzy na mnie i... no nie ma. Bardzo wam dziękuję, to był mój materiał z realnie. Polaka, Niemca i Ruska. Koleś miał rację, ten żart rozpierdala. Teraz już będę musiał wam powiedzieć.
Słuchajcie, nie będę opowiadał wersji, którą powiedział ten typ. Ja napisałem własny kawał o Polaku, Niemcu i Rusku. Dziwnie się z tym czułem, bo czułem się, jakbym był pierwszą osobą z 40 lat, która napisała coś takiego. Kawał brzmi w ten sposób. Diabeł złapał Polaka, Niemca i Ruska i powiedział im: ten z was, który okaże się być najgorszym taksówkarzem, temu spełnię jedno życzenie. Więc diabeł wyciąga najpierw aplikację, tak zwaną apkę, i wzywa najpierw Niemca. Przyjeżdża Niemiec takim rozgruchotanym samochodem. Diabeł wsiada do środka i tam wali szlugami. Gra niemieckie disco polo. Pies Niemca siedzi na przednim i siedzeniu, też pali szluga. Tam Niemiec mówi: znam skróty. Ta, jasne. Obwiózł go 50 razy dookoła jeziora lawy. Diabeł zdenerwowany wysiada, trzaska drzwiami, tam przyklęta złotówa. Zostałem oszukany, ale mamy pretendenta do zwycięstwa. Zobaczmy, jak sobie dalej poradzą. Więc wyciąga apkę i wzywa Ruska. Ruskowi zepsuł się samochód, więc przychodzi na pieszo. Bierze diabła pod rękę, odprowadza go na miejsce i jesteśmy u celu. Diabeł ma takie: no nieźle. Ciekawe, jak Polak zamierza to przebić, więc wyciąga apkę i wzywa Polaka. Polak przyjeżdża samochodem najebany i potrąca diabła. Diabeł odlatuje na 20 metrów. Ląduje w koszu na śmieci. Pokrywa od kosza ląduje mu na głowie. I mówi: Polak, wygrałeś to. Czego sobie życzysz? I Polak taki najebany: 5 gwiazdek na apce! Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za przyjście. To było na tyle. Potem można, będę stał tam gdzieś dalej, można zbić ze mną piątkę, a tymczasem chcę zostać teraz sam.